Jak komunikować się z osobami ze spektrum autyzmu? Jak już doskonale wiecie z moich poprzednich filmików, osoby z zaburzeniem ze spektrum autyzmu mają trudności w zakresie komunikacji społecznej i interakcji. Trudności w tym zakresie są u każdego różne. Są osoby niemówiące bądź słabomówiące, nie nawiązujące w ogóle kontaktu wzrokowego, ale są i jednostki dobrze posługujące się mową, mające jedynie trudności w rozumieniu emocji i odpowiednim reagowaniu w sytuacjach społecznych. Dlatego mówimy o spektrum. Rozwój komunikacji przebiega niejednakowo u każdej jednostki. Dotyczy zarówno porozumiewania się za pomocą słów, czyli komunikacji werbalnej, jak i niewerbalnej. Zdolności mowy przybierają zróżnicowany charakter. Dlatego też można wyróżnić jednostki nieposługujące się mową, jak i te, których rozwój języka jest bardzo dobrze rozwinięty. Posiadanie bogatego zasobu słownictwa nie wskazuje jednak na prawidłowe zdolności komunikacyjne, bowiem można zaobserwować u nich trudności z rozpoczynaniem i podtrzymywaniem interakcji. Konwersacja wynika w największym stopniu z chęci informowania o własnych potrzebach, aniżeli dzielenia się własnymi odczuciami i doświadczeniami z innymi. Utrudnienia w zakresie komunikacji osób przejawiających zaburzenia ze spektrum autyzmu nie wynikają z braku chęci, lecz nierozumienia celu komunikacji oraz zasad społecznych. Osoby te mają trudności z rozróżnianiem ważnych i mniej ważnych informacji w wypowiedziach, rozumieniem wieloetapowych i złożonych komunikatów. Trudności dotyczą także budowania zdań, używania zaimków osobowych, bądź też powtarzania pewnych zwrotów lub usłyszanych określeń. Osoby ze spektrum autyzmu przejawiają niekiedy trudności w naprzemiennej komunikacji, nie potrafią rozpoznać, kiedy powinno się odezwać, przerywają w rozmowie w trakcie jej trwania, mogą też mówić w trakcie wypowiedzi innych osób. Dosłownie rozumieją mowę, także żarty, przenośnie. Przedstawię teraz podstawowe zasady formułowania wypowiedzi. Zasada numer 1. Spójność wypowiedzi z mową ciała. Jeśli rozmawiasz, podejdź do osoby. Nie mów, nie krzycz z innego pomieszczenia w domu. Najpierw zdobądź uwagę dziecka bądź osoby dorosłej. Zaczynając rozmowę, upewnij się, że dystans między wami nie jest zbyt duży. Skieruj swoje ciało w stronę rozmówcy. Postawa ciała musi być adekwatna do wypowiedzi. Na przykład, jeśli dziecko nie chce odrabiać zadania domowego, stań prosto, nie garb się, mów lekko podniesionym głosem. Staraj się dążyć do nawiązania kontaktu wzrokowego, na ile to tylko możliwe. Nie wymachuj rękami koło oczy rozmówcy. Czy ty chciałbyś, aby ktoś podszedł do ciebie i machał palcami tuż przed twoimi oczami? No właśnie. Nawiązywanie kontaktu wzrokowego jest to temat dużo bardziej złożony, dlatego zrobię o tym osobny filmik. Pamiętaj, unikaj nadmiernej gestykulacji. Wydając polecenia, mów głosem stanowczym, ale spokojnym. Część osób ze spektrum autyzmu posiada nadwrażliwość dotykową i wszelkie próby dotykania czy łapania za rękę, za ramię mogą być dla tej osoby nieprzyjemne. Nie nawiązuj w tej sytuacji kontaktu z rozmówcą w ten sposób. Lepiej tylko podejdź bliżej, nawiąż kontakt wzrokowy i zacznij rozmowę od wypowiedzenia jego imienia. Zasada numer 2. Formułuj wypowiedzi krótkie, proste i konkretne. Podejdź do dziecka bądź osoby dorosłej i powiedz najpierw jego imię, a dopiero gdy zwrócisz jego uwagę, kontynuuj wypowiedź. Na przykład Paweł, przerwa, podejdź do stolika. Wypowiedz krótkie i proste polecenie, na przykład przynieś książkę czy pościel łóżko. Polecenia mają być krótkie i nierozbudowane. Najlepiej, jeśli składają się tylko z 2 bądź 3 wyrazów. Jeśli dziecko skończyło zabawę, ale nie posprzątało po sobie klocków i chcesz, aby to zrobiło, nie mów: oj, chyba coś na ciebie jeszcze czeka w pokoju. Zamiast tego powiedz: Jasiu, schowaj klocki do pojemnika. Unikaj sformułowań typu skarbie, kotku, bo dziecko uczące się dopiero komunikacji może nie zrozumieć, do kogo się zwracasz. Rób też odstępy między zdaniami. Mów wyraźnie, nie mów zbyt cicho ani zbyt głośno. Część osób ze spektrum autyzmu ma niedowrażliwość bądź nadwrażliwość słuchową. Unikaj też dygresji w wypowiedziach. Trzymaj się tematu rozmowy, mów dosłownie i konkretnie. Język wypowiedzi powinien być dostosowany do wieku osoby i poziomu jego funkcjonowania. Zasada numer 3. Unikaj powtarzania tych samych wypowiedzi, ale w innej formie. Staraj się nazywać przedmioty, obiekty w ten sam sposób, szczególnie na początku, gdy dziecko jest małe i dopiero uczy się mowy i komunikacji. Na przykład teraz mówisz idziemy do domu, a kolejnego dnia wracając z przedszkola mówisz do dziecka idziemy do bloku czy idziemy do naszego mieszkania. Staraj się tego unikać. Zasada numer 4. Formułuj komunikaty pozytywne. Staraj się nie mówić do dziecka nie, nie wolno. Na przykład, zamiast powiedzieć nie biegaj, powiedz do dziecka stój spokojnie. Albo zamiast powiedzieć nie krzycz, powiedz mów spokojnie. Przecież nikt nie lubi zakazów. Mówiąc nie, dajesz dziecku komunikat, czego nie może robić. Ale skąd w takim razie ma wiedzieć, co może zrobić? Jasno sprecyzuj, co dziecko ma zrobić. Zasada numer 5. Formułuj wypowiedzi tylko raz. Wyobraź sobie taką sytuację. Dziecko bawi się klockami, a ty z innego pomieszczenia krzyczysz: koniec zabawy! Schowaj klocki! Koniec! Twój czas na zabawę się skończył, masz 5 minut na odłożenie zabawek. Jest tutaj dużo wypowiedzi, przez to wytwarzasz szum poleceniowy. A do czego to prowadzi? A do tego, że dziecko nie wykona polecenia, bo w przypływie tylu różnych informacji nie będzie wiedziało, co ma zrobić. Dlatego polecenia warto mówić tylko jeden raz.